Złom dobry, witam na kanale zawodowy Zaparzacz Kawy. W niedzielę 9 czerwca leję wodę z rondla brudnego. Dzisiaj rozprawimy się z pewnym tematem. Będzie film ciekawy, bo będą poruszone pewne sprawy. To za chwilę co? Zrobię sobie kawkę, usiądę wygodnie i będziemy opowiadać. 23 stopnie, pochmurno, wcześniej padało i mam brudne auto, brudne szyby. Jesteśmy koło miejscowości Orbassano we Włoszech. Jest tu fajny parking, dużo miejsca, no i pokażę wam, że brudne auto, ponieważ padał taki brudny deszcz. Jest brudne auto, brudne szyby i w ogóle. Siadam i opowiadam, dobra? Moja nawigacja też jest brudna tutaj, na stojaku takim zaimprowizowanym wymyśliłem, żeby tu była, bo gdzieś się tam walała i teraz przestała. Do rzeczy, temat, a właściwie tytuł tego filmu: znajomość ze mną szkodzi. I już opowiadam, moi drodzy, bo czas to pieniądz, nie chcę, abyście go tracili zbyt dużo. I pozwolę sobie łyknąć kawki z mojego kubka ulubionego. Od Rafała z kanału Pewek Recycling. Niedawno go polecałem, czy rekomendowałem. Ostatnio Rafał nagrał taki filmik, gdzie wspomina o pani Agnieszce, która sprząta las. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nic przeciwko temu. Znajomość ze mną szkodzi. Napisałem Rafałowi właśnie na Messenger wczoraj jedną wiadomość zniechęcającą znajomość ze mną. A dzisiaj poprawiłem długą wiadomością, aby go zniechęcić do znajomości czy też przyjaźni ze mną. I dlaczego? Już wam powiem dlaczego. Ponieważ tam za kulisami jest ktoś, kto steruje wami. I myślicie, że ja nic o tym nie wiem, że ja tego nie widzę. Moi drodzy, czym się to objawia? No właśnie pani, wspomniana pani Agnieszka kiedyś pojawiła się na kanale u mnie, tam coś mnie zaczepiała, coś tam, to tak działa, wiecie, jest nowy kanał, wchodzi na kanały takie, które już istnieją, tak, tam się pojawia, coś tam pisze w komentarzach, no ja ją tam, wiecie, też pozdrawiałem, nie, i potem nawet wymyśliłem akcję puszki na kwiatuszki, że zamienimy puszki na kwiatuszki, tak, że będziemy zbierać puszki i potem kupimy za to nie koniecznie kwiatki, ale rośliny jakieś, tak, na przykład, żeby pokazać recykling, nie? No i wybrałem do takiego wyzwania właśnie kanał Pewek Recykling chyba i panią Agnieszkę, a potem nagle się stało tak, to jest taki typowy schemat, bardzo go dobrze widać, że dobrze, do rzeczy. Stało się tak, że pani Agnieszka zaczęła okazywać wrogość pod moim adresem, bez jakiegoś powodu z mojej strony. Tak to działa, nie? Też był taki kanał, chłopak taki Michał, też z dziewczyną zbierali gdzieś tam grzybki w lesie, kurki, pamiętacie, warsztat urządzał i też wysłał mi paczkę, nawet srebrny łańcuszek, wszystko fajnie szło i nagle ciach, po prostu ciach, chłopak zaczyna okazywać wrogość pod moim adresem, nie? No i tak jeszcze kilka innych osób, pan Rambo Bogusław też zaczepiał mi tam w komentarzach, jak się pojawił i wszystko fajnie, no paczki mnie wysłał, nie zdążył być może. System paczkowy, wiecie, taki, aby się dostać do pewnego środowiska, nie? No i też wszystko dobrze szło, kilka komentarzy tam wymieniliśmy, pozdrowień i nagle ciach, po prostu widzę, że pan Rambo już na innych kanałach pod moim adresem cedzi jakieś po prostu frazesy. Tak to działa, wiecie, ja myślę sobie, że ktoś, kto ma dużo czasu, może jakiś emeryt starszy, który ma dużo czasu, wiecie, wolnego i próbuje zniszczyć zawodowego, ale mój kanał nie będzie zniszczony,
niestety nie będzie zniszczony, chociaż widzę, jak niektórzy się starają. Peweksa Rafała sobie cenię bardzo, ponieważ był do tej pory człowiekiem takim, no, nieurabialnym, nie? Ale też szkodzi mu znajomość ze mną, ponieważ mógłby być, wiecie, mógłby troszeczkę posprzątać las, nie? I byłby przyjęty przez was i byście go zaakceptowali i by mógł nagrywać dalej i miałby więcej, wiecie, o wiele więcej wyświetleń i o wiele więcej przyjaciół by miał, wiecie, i tak dalej, nie? Na przykład nad człowieka z Kaniowa, jest taki nadczłowiek z Kaniowa, ja to nie mówię sam z siebie, nie? Po prostu jego komentujący tak go nazywali, nie? A on ich całkiem poważnie przekonywał, że on jest zwykłym śmiertelnikiem. Tak, tak, czasami czytam te niektóre komentarze. Nadczłowiek, dumny właściciel plastikowego zegarka. I czytam też jego komentarze typu: Boguś, nie mogłem się cały dzień do ciebie dodzwonić. Boguś właśnie, Boguś to jest, wiecie, taki pan tata się nazywa, pan tata ma taki pseudonim, tak, i kiedyś raczył był nagrać 27 minut jadu pod moim adresem, tylko dlatego, że w filmiku pod tytułem Zawodowy zmieniacz zdania powiedziałem o nim, że chodzi po lesie z psem i zbiera śmieci. Taki był mój, takie było moje przestępstwo pod jego adresem. No i on potem nagrał 27 minut, taki specyficzny film, wiecie, tak ustawił obiektyw, żeby patrzył z góry na oglądającego i cedził pod moim adresem: syneczku, syneczku, i tam opowiadał wszystko oczywiście ze swojej strony, jak wyglądała moja wizyta z moją żoną u niego, że byliśmy spóźnieni i tak dalej, i tak dalej. Muszę sobie przepukać co chwilę gardło, bo dużo gadam i wiecie, a normalnie w ciągu dnia nie mówię wcale, także potem organizm jest w szoku. No i syneczku, nie? I tam właśnie widać było jego prawdziwą twarz, nie? Ludzie, którzy chcą bardzo, wiecie, grają na to, żeby wyjść na dobrych ludzi, tak? Czyli zbierają śmieci w lesie albo ratują planetę i tak dalej. Oni przeważnie nie są dobrymi ludźmi, nie? Dlatego właśnie próbują zakryć coś, nie? Takimi uczynkami, nie? To się to też dobrze sprzedaje, nie? Bycie dobrym człowiekiem, rozumiecie? Sprzątanie, gdzieś tam zbieranie i tak dalej. Niektórzy nawet mają misję jak nadczłowiek, nie? Także nadczłowiek z Kaniowa. Oczywiście pod moim adresem było dużo powiedziane i napisane, więc ja też sobie pozwolę dzisiaj troszeczkę się wypowiedzieć, ponieważ myślę sobie, że wypadałoby. No i tak, co to ja mówiłem? Aha, no pojawiają się ludzie fajni, tak, gdzieś chcą mieć ze mną kontakt i nagle po prostu parę fajnych komentarzy, ktoś nawet może paczkę wyśle, ja go zreklamuję i ktoś tam z tyłu obserwuje, tak, i potem ciach, po prostu ciach, nagle z niczego jest wrogość od tych ludzi pod adresem zawodowego. Pauza. Z tym panem tatą to było tak, wiecie, ja założyłem kanał, potem on założył kanał, no ja... Ja czasami działam spontanicznie, tak? Jestem w gorącej wodzie kąpany, czasami działam szybko, potem myślę, tak? No i wysłałem mu paczkę, tak spontanicznie, naprawdę z sympatii wysłałem mu paczkę, widzę, chłop chodzi po lesie, zbiera śmiecie, stara się coś pokazać, no to wysłałem mu paczkę, nie? Tam karmę dla psa, jakieś tam rzeczy różne, no i... Ale nie oczekiwałem odwetu, nie? Czy też zemsty za tą paczkę, nie? Czy coś za coś, nie? Po prostu tak sympatii wysłałem. No ale on odesłał mi paczkę, wysłał swoją do mnie paczkę, jest to też na starych filmach gdzieś moich. I tam było jakieś 140 ileś złotych mi wysłał, wiecie, w gotówce. Z puszek, z butelek i tak dalej. Chociaż ja o te pieniądze nie prosiłem, nie? No ale wysłał, nie? Dobra, ja tam się ucieszyłem na filmie, o pieniądze, pieniądze, nie? Tak, wiecie. No oczywiście potem domagał się zwrotu tych pieniędzy na różnych tam, w różnych komentarzach, na różnych kanałach. Internet wszystko pamięta, także pieniądze będą oddane niedługo dla pana Bogusia z Imielina. Starszy pan swoją kasę otrzyma. No i też się rozliczę z panem
z panem nad człowiekiem, tak? Który gdzieś tam napisał, że sam wyciągnął te wszystkie cztery blachy z rzeki, nie? Tam 209 zł. Nie będę doliczał kosztu transportu do skupu złomu, nie? Bo by się musieli by panowie dopłacić. Także oddam te 209 zł. Ponieważ nie chcę mieć z tymi ludźmi nic wspólnego, tak? A dlaczego? No dlatego, nie? Dlatego właśnie. Z tego powodu, że oni tworzą pewne środowisko, jak nad człowiek kiedyś raczył był powiedzieć pod moim adresem, że środowisko już cię porzuciło, tak? Czy o, odrzuciło, o. Z satysfakcją to stwierdził, tak? Ponieważ ja nie miałem nazwiska recykling, wiecie, ktoś napisał ostatnio z nich komentarz gdzieś i było to w komentarzu napisane YouTube'owa rodzina, tak sobie pomyślałem, no tak, rodzina to nosi jedno nazwisko, nie? Różne imiona, jedno nazwisko, tym nazwiskiem jest recykling, potem ich poznacie, że mają nazwisko po swoim tacie, nie? Po Flaming Recykling, nie? Także ci, którzy nie potrafią nic swojego wymyśleć, po prostu jadą z takim, no, naśladownictwem, z małpowaniem kogoś innego, nie? Tak jak, no, są różne przykłady tego, nie? Że ktoś stworzył jakąś nazwę, a potem inni próbują po prostu, czy też naśladują, nie? Bo tak jest łatwiej, nie? Jak powiedział Henry Ford, myślenie jest ciężką pracą, dlatego niewielu jej się podejmuje. No, teraz jakiś nowy kanał tam mnie zaczepia w komentarzach, jakaś para, która zaczęła kanał swój. No i tam widzę, że konkurs zrobili i tak dalej. Tak to działa, nie? Najpierw się robi konkursy, paczki się wysyła tym większym, żeby zaistnieć, zabłysnąć, nie? Ale potem się ciężko z tego środowiska wydostać, tak? No i wszyscy, którzy tam zostali zmanipulowani, nie podskoczą wyżej, nie? Niż ten, który tam za kulisami steruje wami, także szkoda mi was, po prostu. Wielu jest takich, którzy oglądają moje filmy, zostawiają łapki, ale nie napiszą komentarza, bo ponieważ są sparaliżowani tą właśnie znajomością, nie? Z pewnymi ludźmi tam, z tego właśnie środowiska. Także ja dziękuję, ja się ewakuuję. Także znajomość ze mną jest, szkodzi, o, znajomość ze mną szkodzi. Także nie zaczepiajcie mnie w komentarzach, nie próbujcie mi wysyłać paczek. Ja to doceniam wszystko i rozumiem, ale to będzie tak, schemat będzie taki, że napiszecie do mnie komentarz, ja odpiszę, pozdrowimy się raz drugi, potem wyślecie mi paczkę, ja wyślę paczkę wam i potem będzie ciach, nie? Ktoś tam z tyłu za kulisami zaingeruje i po prostu was ode mnie odseparuje. Także tak to działa, ja to wyraźnie widzę, już od jakiegoś czasu obserwuję i wiem, kto za tym stoi, ale się chowa, bo się chyba boi. No i ja nie mam nic do ukrycia, tak? Starszy pan z Imilina 27 film nagrał jadu, takiego 27 minut pod moim adresem. Oczywiście ten film usunął później, bo tam widać było właśnie prawdziwą jego twarz, nie? Także... A to, co na zewnątrz, to jest taka, wiecie, przykrywka, nie? Także... Jeszcze pomyślę, chwilę coś dodam. Aha, no przypomniało mi się, jak pan właśnie starszy z Imielina do mnie kiedyś zadzwonił z życzeniami na święta, tak? Pretekst był życzenia na święta, ale tak naprawdę pociskał mi taki nachalny mentoring, nie? Po 25 minut mi po prostu opowiadał, jak mam prowadzić swój kanał, co chwilę przerywając, ale to jest twój kanał i możesz robić jak chcesz oczywiście, nie, ale... I tam mi opowiadał, nie? I widzę właśnie, kto tam jest przez niego dobrze wysterowany. Patrzyłem się na jego kanał, tam 80% komentujących to kobiety. Także to jest taki chyba kobieciarz, ten starszy pan. No i widzę też, jak... nad człowiek z Kaniowa też się odnosi do żeńskiej części publiczności, nie? Kiedy ktoś napisze, jakaś pani napisze komentarz do niego, to on odpisuje: ściskam cię mocno, Ewuniu, ściskam cię mocno, Magdusiu. I takie to, wiecie, ten taki slang, który właśnie wywodzi się od tego, z tego Imielina, nie? Wobec tych kobiet. I serduszka, i bukieciki, kwiatuszki, nie? Czy wy myślicie, że ja, będąc żonatym mężczyzną,
żonatym mężczyzną ponad 20 lat wysyłałbym obcym kobietom kwiatuszki, serduszka w komentarzach i pisałbym: ściskam cię mocno, Magdusiu. Aż tak mocno po prostu nie jestem zdesperowany, aby pozyskać uwagę po prostu kogoś, tak, aby pozyskać widzów. Także to widać, nie? Kto kim manewruje, kto kim steruje po prostu. I biedny Rafał, nie? Bo Rafał chciałby też trochę wypłynąć, wiecie, więcej na tym YouTubie, no i znajomość ze mną go ograniczała do tej pory, nie? Może się mylę, ale jestem tylko człowiekiem, nie? No i po prostu zrobił przełom, pewien wyłom w ostatnim filmiku tam, chwaląc panią Agnieszkę, która sprząta las. Bardzo dobrze, no. Rafał, napisałem ci, nie? Idź do las. Może już czas posprzątać las, więc idź posprzątaj, no i będziesz znany i lubiany. Także ja wolę pozostać sobą, wolę pozostać niezależny. I wiecie, orły latają samotnie, a inne ptaki łączą się w stada, nie? Także świat ptaków jest dobrym przykładem, żeby porównać, nie? Ja lubię moją samotność i lubię po prostu robić swoje. I mój kanał, niestety, powtórzę to, nie będzie zniszczony. Nie będzie zniszczony. Będzie prosperował i będzie się rozwijał. A wam wszystkim życzę, abyście trzymali się mocno swego guru, jednego i drugiego. I aby, no, abyście nie polecieli w kierunku zawodowego, nie? Na komentarze nie będę odpisywał, ponieważ nie mam czasu, wiecie. Kto będzie chciał mieć do mnie sprawę, to może na Messenger napisać, może na maila napisać. Tam wiem, z kim rozmawiam, tak? Człowiek jest do zidentyfikowania, bo ci wszyscy, którzy tam, no, próbują ten kanał mój zniszczyć, nie, oni się zawsze gdzieś chowają, nie? To są takie szczury, które zawsze uciekają do dziury. Także ja nie mam nic do ukrycia, mówię otwarcie, co myślę, i taki już jestem, nic nie poradzę. Będę nagrywał mój złom dalej i zamierzam żyć z YouTube'a, tak? I proszę was o subskrypcję, proszę was o lajki, o komentarze, i ja was odpowiedzią niestety nie obdarzę, no ale będą przygody złomowe, fajne, obiecuję. Zobaczycie, jeszcze się zdziwicie. Wszystkiego dobrego z miejscowości, z okolic miejscowości Orbassano we Włoszech. Już dużo pogadano w tym Orbassano, więc myślę, że a życzę wszystkim wszystkiego dobrego, tak? I rozwoju niesamowitego. Tylko musielibyście no, jak to powiedzieć, rozwinąć własne skrzydła, nie? A jak jesteście pod innymi skrzydłami, no to jesteście czyimiś więźniami, niestety. Wszystkiego dobrego od zawodowego. I odpalili motor.